jak duże jest prawdopodobieństwo, że moje dziecko dziedziczy po mnie atopizm? Jeżeli Maggie, czyli pani, tak. 50%, że dziecko będzie miało alergię, natomiast trzeba zapytać o tatę. Jeśli tata jest alergikiem, no to może ta statystyka może dochodzić do 80%. Naprawdę? Aż tyle? Tak, tak. Niestety. Natomiast bywa tak, że ani tata, ani mama, ani dziadek, ani babcia, ani nikt w rodzinie nie jest chory na alergię na astmę, a dziecko samo wzbudza w sobie i to jest 20%, czyli jedno z 5 dzieci ma alergię, nawet jeżeli w rodzinie nikt nie chorował.